Cześć, cześć, witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku grałem w Among Us wraz z ekipą. Jest to gra, w której osoby niewinne muszą wykonywać zadania, by wygrać grę. Z kolei zdrajca musi eliminować niewinnych i nie zostać wykryty. Cała magia tej gry opiera się na tym, że przez większość czasu nie możemy rozmawiać. Rozmowa zaczyna się dopiero podczas obrad, gdy ktoś znajdzie ciało lub zostanie wciśnięty guzik Emergency Meeting. Wtedy zdrajca jest zmuszony do kłamania. Dziś pokażę wam perspektywę zdrajcy, który może również sabotować pomieszczenia oraz poruszać się wentylacją. A jedynym naszym sojusznikiem jest cisza. Po krótkim zapoznaniu się, o co chodzi w grze, chciałbym jeszcze wspomnieć, że film ten jest fragmentem z mojego streama. Macie do niego link w opisie, podobnie jak moje social media oraz inne informacje. Oprócz tego była to jedna z pierwszych gier z chłopakami, dlatego są dość cicho, jednak już coś kombinuję w OBS-ie, by to naprawić. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Życzę miłego oglądania. Dobra, let's go. Karty chcę, żeby się dołączył. Ale pog... Dobra, lecimy zeswajpować kartę. O, Tomek! Trochę nie pok, nie mogę się na konto swoje zalogować. Okej. Miejmy nadzieję, że Shizer nie zauważył, że Total Task się ruszył. Okej. Sabotaż poleciał. Na jakimś innym jestem. Aha, to nieźle. To faktycznie nieźle. Okej, Adam już to robi. Kto umarł? Dobra, dziwna sprawa, ponieważ widziałem Gorana, który odchodzi i Adama, który leży w O2. Widziałem akurat jak robił Oxygen. No ale ja go nie zabiłem, odchodziłem tego. A gdzie Gorciu odchodził, Shady? W prawą stronę, w stronę tego... Kurde, tam zapomina co czas nazwy, ale tam gdzie się ten celownik. Tak, nawigacja, tak? Tak, właśnie. Teraz do kafeterii, teraz idę. To by się zgadzało. Jak poszedłeś do kafeterii, jak ty poszedłeś właśnie do nawigacji? A, dołem, okej. Teraz to by się zgadzało, bo ja jestem w Solidżu razem z Gorciem w tym momencie. Tak, właśnie teraz idę do kafeterii. Więc to trochę dziwne, że przeszedłeś koło ciała, Gorciu. No, bo Amok jest genialny. Ja też przeżył, więc ktoś musiał na przykład z Venta wyjść, ale... A, na przykład Shady, tak? W sensie w O2 jest Vent, faktycznie. Ale nie, ja wam powiem, z Shizerkiem i z kimś jeszcze poszedłem na początku do admina. Potem poszedłem z, chyba z tobą, Pimbek, poszedłem na dół tam do elektrycznego, włączył się alarm. Widziałem, że ktoś poszedł do admina, więc ja poszedłem do O2 i tam właśnie znalazłem ciało. No ja byłem w adminie. Kurczę, to jest albo Shady, albo Gorcio. Jestem tego pewien, że któryś z nich, ale bardziej... No, idę bardziej w stronę Gorcia właśnie. Chociaż Shady ma zbyt dobre skille aktorskie, więc ja skipuję. A ja lecę na Gorą. Ja szczerze mówiąc nie ma pojęcia. Znaczy, dla mnie jest podejrzane tylko właśnie to, że był Goron właśnie odchodził od O2 w stronę nawigacji. No ale dobrze, jak wy skipujecie. Bardzo mi się podoba, że powiedziałeś, że nie wiesz, a potem głosujesz na Shady. Głosowałeś na to, czy powiedziałeś, że ktoś ma wydarzyć się na Shady. Naprawiłem światło, alibi sobie robimy, alibi. Spokojnie, powolutku. Okej. Okay. Nie wiem, czy taki genialny ten amonglik. Zera w reaktorze. Tylko gierka. Okej. Okay. Widziałem z Xboxa. Ja widziałem, ja mijałem się na pewno z, właśnie teraz nie wiem z kim, kto był w kamerowni? Dwie osoby poszły do kamerowni. Ja byłem i Shizer. I kto? Ja i Shizer. Okej, i Shizer został znaleziony jeszcze raz w reaktorze, tak? Tak. Okej. Jak ty wychodziłeś z elektrykala, Shady, przejść lewo czy prawo? Ja poszedłem w lewo, ale poszedłem na górę do Upper Engine. A
naprawdę widzieli Scrapbox Shady'ego jak przychodzi? Widziałem. A przyszedł prostą linią, czy zajrzał jeszcze do tego, do reaktora? No proszę cię, czy ja mam taką pamięć? Tak. Nie, ja poszedłem od razu do Upper Engine. Z tego co kojarzę, to powiedział... I chciałem jeszcze dodać, że naprawiłem światła i mijałem się Scrapboxem jak poszedł na dół, w sensie na dół, no w prawo do tego, do storage'a. Chyba zrąbałem. Okej, czyli nadal dwa głosy na Gorana. Właśnie, a co Goran? Czemu Gorana nie zapytaliśmy, co robił? On jest cały czas cicho. O nie. Dużo jest tasków, połowa jest tasków zrobiona. To co, do elektrykala kabelki robimy. To są kabelki. No i super. Komunikację sobie wyłączmy, czemu nie? Może kogoś spotkam. Nie mogę zabijać Gorana, bo za duże podejrzenia są na Gorana. Dobra, naprawiłem kompsy. To bym chciał wyłączyć. Dużo tasków jest zrobionych. Chciałbym, żeby ta gierka całkiem mi fajnie poszła. I pewnie Scrabox cały czas się kręci z Goranem, więc nie mogę za bardzo zabić Pimka. Zobaczymy sobie na kamerę. Okej, okay, Scrabox tutaj idzie sobie. Dobra, wiem co zrobię. Idziemy do admina, zabijemy Scraboxa i powiemy, że widzieliśmy Gorana jak szedł. Scrabox będzie wychodził z admina pewnie, bo tam wchodził. Nie, nie ma tu Scraboxa. Cholera. Ta gierka była tak dobra! Ta gierka była tak dobra, zepsułem. Miałem od tego questa. Nie, to był Shady. To było tak oczywiste, że pierwsza osoba, która nie. Jak? Pierwsza osoba, która zginęła, kto to był? Ja. No, Anaki. Powinienem kikować Gorana. W ogóle nie ufa Shady'emu. Ja. Musiał wyeliminować mnie, bo inaczej... Bo nikt tak. Się wtedy mu... Nikt mu nic nie zarzuci, kiedy ja nie żyję. No, nie no, ale ja szanuję w tej ludzie Shady'ego, bo on wszystko tak ładnie rozegrał. Ta gierka była dobra, tylko... No, nie wyrobiłem się niestety, ale, bo ale szałuję, że na Gorana w drugiej rundzie nie zagłosowałem. Miałeś tyle szans, żeby zabić Pimka. Kartek się jeszcze. Nie, bo ty chodziłeś... No. I zagłosować na tego, tego Szwajcarczyka. Dwa tygodnie mnie nie było, więc followerzy, którzy kiedyś tam wpadali do mnie, to zapomnieli o mnie tak naprawdę. No niestety, trochę sadga. Okej. Okay. Co tam? Jakiś szybciutki sabotaż? Czemu nie mogę sabotować? Dobra, mogę. Za szybko te taski są robione, wiecie? Chyba zwiększymy sobie ilość tasków, bo to jest bez sensu. To jest po prostu bez sensu, wiecie? Bo za szybko te taski lecą. Przecież to jest 7 osób, a tasków... No patrzcie, już prawie jest zrobione te 25% tych tasków, nie wiem. Wejdziesz do Medbaya? Nie, nie wejdziesz. Dobra, idę Shizerka ukat robić w takim razie. Okej, Scrabox tutaj przeszedł. Mogę pójść do Medbaya Ventem, a potem po prostu wejść znowu do Fenta. Co by na to? To będzie taki 200 IQ. Byłem w Medbayu cały czas, robiłem fiolki, jakby co. Dobra, czas coś sabotować. Wyłączmy światło. Jakby co, trzymamy się Karteksa. Trzymamy się Karteksa. Czemu Karteks pożyty? Okej, okay, naprawili. Na streamku, że będę... Więc przeczytam za sekundkę, wiesz, bo taski za szybko lecą. Potem powiem chłopakom, że... Dobra, to są znaleźć. W
Błagam, powiedzcie mi, że to było w nawigacji. Nie. Gdzie zostało znalezione? W security. Okej. Security? Kto, właściwie, dobra, ja wam powiem, bo przechodziłem box security, widziałem, że Scrapbox poszedł na kamery i ktoś był w reaktorze. Kto robił coś tam w reaktorze? Ja robiłem tą minigierkę w reaktorze, to mówię, że klikasz po kolei na pamięć. Czyli na pamięć, okej. Okay. A widziałeś coś? Bo ja potem, bo jak ty, jak ciebie minąłem... Cześć, tak. Ale tylko słuchać mnie dobrze, czy... Ja tak samo mikrofon. Okej, okay, błagam, bo... Ach, tylko, że jakby... Jakbyś, nie wiem, nie był murzyn, nie ważne, w jakiej sprawie to mam mega wyrzuty sumienia, poza tym fajnie mi się ogląda i gada, więc... Dziękuję, mi też się świetnie nagrywa, streamuje i rozmawia, dziękuję bardzo za wsparcie. Bardzo mi miło, że jesteś. Ale tylko raz się poruszył pasek, a nie po dwa razy. Miło się ogląda i gierka ciekawa, też fajnie zagrałeś, kiedy była twoja kolej, ale muszę już lecieć, bo się umówiłem, więc mojego streamka. A Tomi, dziękuję ci, że byłeś, po tak długiej przerwie, cieszę się, że byłeś. Bardzo mi miło, dziękuję, że byłeś. Taski, po prostu pobiegałem za tobą, żeby być. A, czyli zapisałeś tylko taski w lower engine i upper engine, to trochę dziwne. Nie, byłem wszystkie taski po całej mapie, za chwilę zobaczysz. Pa, pa, Tomek, cześć Tomek, dziękuję, że wpadłeś. No, zrobiłem wszystkie taski już. No, zrobiłem swoje wszystkie taski. Uff. To fajnie. Dobra, zeswajpujemy sobie kartę. Niestety mamy dwóch tylko wyeliminowanych. Guzik miłego dnia tego zrobionego streamku. Tak. Papa Tom, dziękuję za wsparcie, za miłe słowa. Okej. Okay. Co się stało? No, ja wiem, kto jest. Okay. Na tej podstawie. Na tej podstawie, że to była osoba, która jak się pozbyła Gorcia, w ogóle nie była zdziwiona, że on nie jest mordercą. To. A był, no ty. Okej. Okay. Wiesz co, takie rozumowanie to też może miał wyciszony mikrofon albo coś. No nie miał, bo przed tym mówił, a kiedy Goran został kiknięty, okay, to zareagował w ogóle. Ja się nie za bardzo rozumiem, czemu Kartex powiedział, że pasek ruszył się tylko o jeden... No i sami się dwa. To trochę dziwne, bo ja właśnie na tej podstawie też Gorcia chciałem wykikować. No nie wiem. Nie, wykikowałeś Gorcia na podstawie, że widziałeś, że... Sądziłeś, że nie zrobił tasku, bo powiedział, że był w lower i upper engines, a ty powiedziałeś, że go widziałeś w weapon. No tak, no i wszyscy. Ale usłyszałem jeszcze od Kartexa, że tam, że no przecież... Ja nic nie muszę mówić. ...jeden z nich tego tasku. No i sami się... No ale jakim prawem Kartex... Może Kartex próbuje zwalić winę na kogoś innego, ponieważ to on jest. Właśnie tego się obawiam. Okej, okay. Czy... Jakie taski jeszcze zostały w sumie Kartexowi? Albo jakie... No, gdzie teraz szedłeś w Kartex w takim razie? Jeszcze powiedz mi tylko, bo skoro ciebie też podejrzewają, no to... Kartex jesteś? Sorry, wyciszony mikrofon. Okay. To by właśnie byłem w no, zacznę ja się bałem. Teraz. Tak, byłeś chyba ciebie widziałem. Tak. Adminie, nie, nie, a, dobra, dobra. Nie teraz byłem w adminie. Tak, dobra, teraz byłem w adminie. Wcześniej przejść do... Dobra, dobra. Jezus Mary. Ale mam mindfucka, bo też byłem pewien, że to jest Goran. Ja też właśnie byłem pewien. Ale Shizer strasznie zrzucał winę teraz na tego, na Kartexa. Tak. Nie. Ponieważ on zwalał winę na mnie. Jeżeli już to bym... Nie, ja bym... On się trochę kopał? Trochę tam. A Beanbag cały czas zwala na wszystkich. No tak. Widzi jedną okazję. No, ani razu nie powie... ale ty ani razu akurat, Beanbag, powiedz co ty robisz, bo ty ani razu jeszcze nie powiedziałeś. Okej, okay, to teraz tak. W tym momencie akurat robiłem zrzut tych liści, czyli w kafeterii zrobiłem ten pierwszy i teraz robiłem ten drugi. W tym momencie. A ktoś może potwierdzić, że zrobił ten drugi? Jeszcze zapytam, nie. Czy ktoś po... Okay. Nie, bo nikogo właśnie przy mnie nie było. Ja byłem, uploadowałem datę w tym, w adminie. Ja całą grę kampiłem teraz na ten emergency coś. I to chyba nawet mnie Kartex przy tym siedział i Shady, więc... No ja właśnie tak. przez to no, tego taska nie muszę kończyć. Myślę, że skipujemy. Ja nie skipuję. Ja nie skipuję też. Okej. Okay. Ej, właśnie przeczytałem na IG. Powiedział, że nie już kogoś ze znajomych na żeby. Co? Co to jest za jakieś prawdopodobieństwo? Strasznie dużo tasków znowu zrobili. Ja muszę powiedzieć chłopakom, żeby te taski po prostu zwiększyć. Bo jest tego za dużo, no.
Mogę kogoś zabić. Okej, okay, tutaj ten został od was zrobiony. I tutaj też został zrobiony, okej. Okay. Muszę kogoś zabić. Zreportować ciało i zrzucić na kogoś winę, wiecie? Kurde, no znowu! To była znowu świetna gierka! Trochę za kartek czy Shady. Shady, ty za długo to wszystko robisz, no. Ja wam muszę powiedzieć... Nie, taski za szybko lecą, przysięgam. Ja zabiłem jedną osobę, a zostały zrobione 25% tasku. Bo można trzeba zwiększyć... A można zwiększyć ilość tasków? Tak, można, bo ja już nawet na streamie miałem ból dupy, bo po pięciu... Nie, nawet nie po pięciu, nie, tak... Ja przed chwilą... Co się gra zaczęła? Patrzę 25%, nikogo nie zabiłem. Ja tak mówię, kurde, no przecież co to jest? Ja się zgadzam, że za tasków trzeba zwiększyć. Do plus jeden common tasków. A to była tak dobra gierka, przecież nikt mnie nie podejrzewał totalnie. Okej, to ja dodam jednego common tasku. Adam od razu na mnie, wow. Ja na razie dodaję jednego z Thank you.